Siema, witam ponownie w Poszku, lecimy dalej, aktualnie prawie 10 level. No i co, lecimy z kolejnym kościkiem na totemiarzu. To jest kolejny level. Zblokowałem uderzenie burzy. Pytanie, co to jest? Tego kiedyś nie było. Dobra, najpierw damy sobie tutaj. Obrażenia w zakręt sługusów, zwiększone obrażenia wręcz sługusów. A to ma sługus totem fizyczne zaklęcie. Wręcz chyba nie. Wydaje mi się, że to będzie od zaklęć, czyli to. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Dobra, i tu mamy mini bosika jakiegoś takiego. Do uwalenia na szybkości. Też w tych totemach chyba było coś takiego, że mi samonuje kilka naraz i to by było całkiem fajne. To myślę, że mogłoby być git. Tylko tutaj musiałbym drugi punkt w to dać. Tutaj dużo many będą kosztować. No ale wtedy mogę manę skontrować tym tutaj, nie? Nie wiem, ciężko. Trzeba będzie to przemyśleć. Może na wyższym levelu, na mapkach już jak będę. Wtedy może sobie pokombinuję, bo tam szybko będą się wbijały levele tego skilla. Dobra, i tu kolejny questik, trzeba pogadać z ziomeczkiem, pyk. No i tyle, i teraz muszę iść po prostu dalej i tu będzie miasteczko. No i tu znowu z ziomeczkiem trzeba pogadać. Pyk, questik gotowy. I tu jest jakiś kolejny ziomek. Chyba. Ta, tu leży sobie chłop. Z nim trzeba pogadać. No i teraz trzeba iść po prostu dalej. O, buciki poleciały. To są buty pod. Pod co? W zasadzie pod wszystko. Niki, zręczność, zmniejsza szybkość ruchu. No w zasadzie to można by było je założyć. No jest 11 level. Kolejny poziom do totemów. I tak, kurde, w jakieś obrażenia by się przydało pójść dla tych totemów. Szansa na zatrucie. Czując wybuch przy śmierci totemu. Może w to bym poszedł. Większa szansa na zatrucie. Zatrucie to dodatkowy damage over time. Mogłoby to fajnie działać. Im więcej tego zatrucia będzie wchodzić, potencjalnie większy damage będzie, nie? Tutaj sobie damy to znowu. Akurat w tych itemach musiałbym sobie pokraftować itemy jakieś na miniony. No. O, tarcza znowu poleciała. To inna tym razem, monolit. Życie, szans zredukowane, szanse na blok. 100% mniej odnoszonych obrażeń przy bloku. Ciekawe. Dobra, Nemesis. Książka. Ta książka. Wytrwałość. A, średnio bym powiedział. Mamy jakąś zbrojkę na dostrojenie, manę. Zbierająca burza, siła. No nie ma nic ciekawego. Więc damy sobie. O. O, różdżka. Kurde, ale lecą te uniki. A, bo oni zwiększyli też na tym evencie chyba szanse na uniki, nie? Ale to shit akurat. No i mamy kolejny 12 już level. Ten wir jest też fajny, bo ten wir też by można było build zrobić. Tylko pytanie, jak go można rozwinąć tutaj. Wrażenia przy inkantacji na totem. Wir zadaje więcej obrażeń, gdy rzucony na totem. Kurde, na totem można to rzucać? A, można, no. Ty, to może pod to jeszcze można było zagrać dodatkowo razem z totemami.
Bo będę musiał to wyspecjalizować, nie? Ale to na 20 levelu. Dobra, i tu sobie z ziomeczkiem gadam. I w zasadzie co? Tyle, trzeba iść do miasta. No i dobra, tu mamy jakieś tam fale mobków, trzeba ziomeczkę obronić. I kolejną miejscową już chyba będzie to miasto. Powoli chyba też będą się odblokowywać idle sloty. No i tu jest ten bossik taki mini. Pierwszy. On ma shielda nawet. No tak dużo nawet nie stakuje się na nim tej krótki. 4. No ale przy 4 już fajnie HP schodzi. Jak są 4 staki na nim. No pa, pyk, pyk, pyk. Jeszcze hity wchodzą od tych totemów. Nie no, te totemy mają mega potencjał pod właśnie jakieś bossy i tak dalej, bo podczyszczenie może mogą być kiepskie, wolne, ale pod jakieś bossy może być mega spoko. Dobra, no i jest miasteczko. Tutaj mamy questy, punkcik, pasywne. Zwiększone obrażenia fizyczne, podwojone, gdy masz sługów. To by było nawet. Że ja nie chciałbym mieć obrażenia jakby pode mnie, nie? To będą idle slot chyba, tak? Mamy pierwsze 4 idle sloty. I teraz pytanie, czy ja mam coś ciekawego. Tak średnio. Jakiś aspekt dzika. Mamy odporność. Obrażenia od ognia. W zasadzie to nie mam nic ciekawego, żeby tutaj wrzucić. Także lipa. Tutaj jeszcze mamy. No, dawaj. Zaakceptuj. I tam coś jeszcze jest. A, to jest ta bariera chyba, tak, przez którą później będzie można przejść. Tak? Tak. Nie wiem, czemu to jest zaznaczone. I teraz muszę iść tu do góry. Z tą barierę później będzie można tutaj wejść. Ja bym sobie zrobił tak, że to sobie porzucam tutaj. Właśnie w sztabach jakieś priorytet karty typ. O bronie, jedno i dwuręka. Cyk. I co tyle? Rzadkość. Legendarny. Okej. No i pytanie, czy to mi teraz będzie samo tu wrzucać? Zobaczymy. Pan, na przykład wezmę to. I chcę wrzucić tu. Nie, no nie działa. Nie wiem. O co tu chodzi? Wymagania klasy brak, frakcja brak. Neral. Wsuwania przedmiotów na te karty, gdy pozwalają na to warunki. Jednoręczna, dwuręczna, druga ręka. Legendarny. Aha, bo to mają być unikatowe? Aha, unikatowe chyba, nie legendarne. Poka teraz? Tak, działa, czyli tak w POE. W POE jest tak na przykład, że jak mamy też na mapki i sobie zaznaczymy, to nawet jak mamy innego sztaba otwartego i przerzucamy na przykład mapkę, no to wtedy mapki i tak lecą tam, gdzie mają lecieć, nie? Czyli na przykład tutaj bym sobie dał idole. Tak. A, pytanie, czy da się pod idole to zrobić, zobaczymy. I teraz tak, typ. Idole, da się. Rzadkość, brak. Wymagania klasy, brak. Potwierdź. Cyk. Cyk. Dobra, działa. Nice. Dobra, to jest akurat fajne, co zrobili. Mi się giga podoba, no. No, także co? Póki co tyle i do następnego.